proszę Państwa, będzie i swojsko, i egzotycznie. Swojsko z racji znanych, uznanych i powszechnie lubianych dzisiejszych prelegentów Beaty i Leszka. Serdecznie witamy. Aczkolwiek jak tam się jest, to jest też inaczej, jeśli tylko patrzę już z pewnej perspektywy, to faktem jest, że Buta na pewno do zaoferowania wiele więcej dla turystów niż myśmy widzieli. Myśmy właściwie byli skupieni na klasztorach, na domkach, na rzeczach takich stricte historycznych, natomiast zabrakło czasu na to, co mnie się wydaje jest też szalenie atrakcyjne, czyli po prostu jakiś trekking, choć nawet rzutki, jakiś trekking fajny gdzieś tam w Himalaje, co na rzutek w tym parku. Czy mieliśmy tam również rowerzystów po tych górach, to jest w ogóle rzecz, ona lubię rower, bardzo dużo jeżdżę, ale tu bym jednak był ostrożny z tym rowerem, bo to było szaleństwo. Ciągnęły nam dwie czy trzy fotki z tymi kolejami, żeby sobie odpuścić, żeby tego nie ująć w tym naszym tutaj pokazie. Mnóstwo ludzi jeździ motorami, szczególnie Hindusi, po Bhutanie, po Nepalu i tak dalej, także tych form atrakcji, raftingi, nie raftingi, po rzekach nepalskich, butańskich jest mnóstwo, także atrakcji jest naprawdę sporo. No myśmy mieli tylko pewien wycinek tego Bhutanu, właśnie jak mówiłem, w sensie historyczno-architektoniczo-kulturowym, no i na tym się skupiłem, bo nic najmniej nie mogę opowiedzieć, bo z tego nie korzystam. Flaga Bhutanu, kraina grzmiącego smoka. Brzmi to bardzo ładnie, bardzo mistycznie wręcz. Smog właściwie jest wszędzie, smog jest obok polsów króla niezbędnym elementem każdego samochodu, budynku, mieszkania, sklepu. Jak nie ma króla gdziekolwiek, tak jak u nas w Gomułki swego czasu, prawda, to po prostu jest się podejrzane o różne miejsce sprawy. I również smog, jako ten symbol państwowości, prawda, taki państwotwórczy symbol, jest też wszędzie obecny. Bhutan, proszę Państwa, kraj niewielki, 47 tysięcy km2, ludności ma raptem 750 tysięcy, mniej więcej 800 tysięcy, tego to pan nikt się nie wie. Miał więcej, na papierze, tylko że w każdym razie, w latach 70. był ponoć jakaś dyrektywa ONZ-owska, która mówiła, że może przyjąć do ONZ-u kraj, który ma poniżej 1 miliona mieszkańców. Wobec tego naliczono tam 1 milion ileś, ONZ został przyjęty. I teraz mamy właśnie dwie cyfry, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców Bhutanu, ponieważ pierwsza cyfra wyszła do 1 miliona 80 tysięcy, liczona jest w przyrostu naturalnego średniego statystycznego, jeżeli mamy teraz ponad 2 miliony ludzi, a faktycznie mamy 1500-800 tysięcy mieszkańców. Kraj, proszę Państwa, mogę powiedzieć mapkę? Kraj, proszę Państwa, naprawdę bardzo trudny do podróżowania, bardzo trudny do zarządzania, do komunikacji. Wciśnięty między Chiny, wciśnięty z trzech stron między, proszę Państwa, Indie. Także kraj właściwie samorządności nie może mieć żadny, bo między Chinami a Indiami to pole manewru tak naprawdę jest żadne. Proszę będę tak mały. Część wylatuje tutaj. Dziś 2/3 turystów wylatuje tutaj, wylatuje z powrotem. Część turystów jeszcze udaje się tutaj, w ten rejon, to jest rejon Bhutanu. To są, proszę Państwa, cztery doliny, które składają się na jeden pewien region kulturowy. I moim zdaniem, Beaty, na tym miejscu powinna się kończyć w ogóle wycieczka. Dalej jechaliśmy 3 dni, wiecie dlaczego tak mówię. I powiem Wam tak, od tego miejsca żadnego turysty białego się już nie widzi. Tam po prostu się już nie jeździ i czemu to wszystko wyjdzie. No myśmy przyjechali od paru i w Sandro, byśmy w granicy do Indii przekroczyli i tu jest w głowach na tym, gdzie było lotnisko, już w Indiach wróciliśmy do domu. Pasmo tutaj północne, no to część kraju to Himalaje. Himalaje w granicach 6,7 tysięcy metrów nad poziomem morza, przepraszam. Niższe sporo od Himalaji nepalskich. Dosyć groźne. Pasma górskie, jak widać, idą z północy na południe, co daje dobre wyobrażenie o tym, jak może wyglądać komunikacja, jeżeli chodzi o ten kraj. Jest po prostu fatalny. Nie ma opcji, że można było się w miarę łatwo przedostać. To, że postawienie na jakimś dobrym miejscu klasztoru, który był też twierdzą obronną, właściwie to była kontrola nad całym terenem i nad ruchem, który był między tymi miejscowościami, czyli między wschodem, zachodem, czy północą, południem. Cięty od świata, proszę Państwa. Pierwszy samochód w latach 60., jak przyjechał samochód pierwszy do Nepalu, do Bhutanu, przepraszam bardzo.
Telewizja, nim wyżycie, to jest rok 99. Internet, rok 2000. Pierwsze połączenie internetowe z filmu zostały wykonane. I tam, że byłoby może wszystkie nowinki, proszę Państwa, to są kraj od lat 90. dopiero się otwierać. Turystów zaczęło przybywać w latach 80. garstkami, w latach 90. już bardziej masowo. Turystyka jest w ogóle rzeczą dosyć interesującą. Otwiera się chyba tylko dla kasy, moim zdaniem. Dlatego, że dzień pobytu w Butanie kosztuje $200. Z tego około $70 jest przelewane do skarbu państwa, czyli do kasy rządowej. Od każdego turysty $70 rząd ma swojego przychodu. Można się wytargować biurę podróży o niższą stawkę niż $10, ale to biuro podróży opuszcza ze swojej marży, bo te 70 nie ma przeprosić, trzeba dać fiskusowi butańskiemu. Samoloty, jak widać, niewielkie, lotnisko w Paro nie jest lotniskiem, wielkie to lotnisko. A za tą pozostałą kwotę rząd w swojej organizacji gwarantuje noclegi i wyżywienie, czy posiłki dziennie. I w zasadzie biuro, które... Samo obsługę turysty zapewnia wtedy rząd. Także biuro, które wynajmuje taką agencję butańską, nigdy nie ma gwarancji, jaki standard to trzyma. Czym jest więcej turystów? To jest, proszę Państwa, widok w Paro. Dokąd jedziemy? Jeden wielki kompleks obronny, klasztor, wieża obronna. To, proszę Państwa, jest obecnie muzeum, a to jest klasztor. Klasztor jest rzecz w ogóle bardzo interesująca. Właśnie z powodu jednego. Administracja klasztorna, religijna, mnisia się pokrywa dokładnie z administracją rządową. W tych samych klasztorach mamy administrację świecką i administrację religijną, kościelną. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Także zespolenie tronu i kleru jest po prostu absolutne. Także myślę, że król może być bardzo bezpieczny tak długo, dopóki żyje z mnichami w sposób poprawny i należący. Jak żyje z nimi gorzej, to może być różniście, bo króla można odwołać. Podobno, co jest zapisane w konstytucji, chociaż ja sobie tego nie bardzo wyobrażam. I znowu reklamy, proszę Państwa, Butanu, jak wszędzie. Butan, kraj brzmiącego smoka. Tak to wygląda, tym się jeszcze. To jest właśnie nasz obecny król. Rodzina królewska, dzieciątko, prawda? No są wszędzie, proszę Państwa. Te stroje narodowe, w którym chodzi król, w strojach narodowych to nie jest tak, że oni chcą chodzić w strojach narodowych, tak się wszystko, że oni tak robią. Są dumni ze swojej kultury i tak kołują te stroje narodowe. To jest wsi obowiązek po prostu. Nauczyciele, urzędnicy, cała służba cywilna, wszyscy muszą iść do pracy w stroju obowiązującym ludowym. Czyli panowie w tych swoich, to co miał król na sobie, to się nazywa go, pani to nazywa Kira, ich stroje damskie i w tych, czy chcą, czy nie chcą. Nie idzie w ten sposób, dziękujemy, do widzenia, bo na wielu jest inny do pracy. Tak, to nikomu nie przyjdzie, gdyż tam jest dość daleko idący ogląd. Może jedźmy dalej. To są, proszę Państwa, to jest Paro, proszę Państwa. Jak to wygląda? Dość zabytkowo, prawda? To są wszystkie budynki, które mają 20-30 lat. W momencie, jak otworzono Butan na świat, zaczęto rozwijać turystykę, zaczęto budować tego rodzaju domy, zgodnie oczywiście z regułami sztuki butańskiej, w sposób na wzór budynków historycznych, ale są to wszystko nowe obiekty. Paro to była wyka, która miała 200 mieszkańców. Teraz może mieć w tej chwili, jak nie wiem, 3-4 tysiące mieszkańców. To jest na tym niewielkie miasteczko. Do tego się przylatuje, zwiedza się pewne rzeczy, zwiedza się Timpu, kupi się pamiątki i wylatuje się z powrotem. I to jest taka stacja właściwie przysiadkowa. I przy miastem w sumie poza tym tam nie ma nic. Tam jest jedna ulica, parę uliczek w bok, tam po 100-200 metrów i to jest właściwie dolina, która się kończy. Jest jedna rzeka, z drugiej strony z góry i to jest całość. Ja chcę jeszcze powiedzieć, parę rzek był załamany sklepami z pamiątkami. Co to za Butan, jak tu są sklepy z pamiątkami? Się okazało, że były to jedyne w Butanie sklepy z pamiątkami. I ominęliśmy je nieopatrznie. Klimat. Bo klimat jest też dosyć specyficzny, proszę Państwa. Na południu, jak to sam by się patrzyło, na południu jest klimat, proszę Państwa, dosyć ciepły. Co jest istotne, wody to mają pot. Jak wszystkie kraje narzekają na brak wody, to wody mają mnóstwo. Z tych małych spływają lodowce, to mają te wszystkie rzeki, potoki. Zieleń, jak się patrzy, jest tak piękna, jest tak żyzne, to wszystko takie nasączone tym pięknym kolorem zieleni. Wilgoci mnóstwo, na dole jest trochę cieplej. Im wyżej, środek Butan, ten pas środkowy jest już chłodniejszy, a Himalaje są zimne. O tyle są zimniejsze niż te wysokie Himalaje.
Od 4,5 tysiąca w Butanie występuje już stały śnieg. Gdzie na przykład w Nepalu od 5800, 6200 w różnych miejscach. Tak tutaj to prawie o 1000 metrów zeszło w dół, jeżeli chodzi o stałą zmarzlinę. Także pól uprawnych mają na tym 2% swojej powierzchni. Łąk bodajże 6%, to właściwie zmusza ich do hodowli, bo tych łąk jest trochę więcej. A rolnictwo z kolei jest niewielkie, no bo nie ma gdzie tego rolnictwa uprawiać. To są góry i lasy. W konstytucji mają zapisane, to jest w ogóle bardzo szczegółowa, że lasy muszą tworzyć co najmniej 60% powierzchni kraju. Także lasów jest od diabła i trochę, pięknych lasów zresztą, bardzo się pięknie prezentujący, takie dorodne, piękne lasy. Mają przyrodę, ogromną ilość parków narodowych. Te parki narodowe są też strasznie przed nich hołubione. To jest moja ciekawostka. Hotel również udekorowany. No, mało ciężarówek, prawda? To ja nie mam do nich zawsze słabych do tych ciężarówek. No ale w Indiach czy w Nepalu myślę, że bardziej chłopak. To tak tu było skromnie. Energia elektryczna jakaś jest? Proszę? Prąd normalnie? Tak. W tej chwili już oni mają w ogóle prąd. Jest jedną z niewielu rzeczy, które Butan eksportuje. Mają mnóstwo elektrowni wodnych. Na tych rwących rzekach po prostu budują elektrownie wodne, bo Indie, właściwie Indie są jedynym odbiorcą, bo przynajmniej nie mogą z Chinami handlować, bo Indie nie pozwalają. Bo tak naprawdę cała polityka zagraniczna i cała polityka obronna jest na mocy traktatu z 1947 roku z Indiami podpisanymi w rękach Indii. To w jakimś tam sensie jest to kraj tak uzależniony od Indii, że tam pole manewry jest wielkie. Eksportują drewno, głównie tekowe, ale również dębinę, takie gatunki bardziej pospolite. Właśnie trochę owoców eksportują, no i energię elektryczną. Z powodem zapomnę, a telewizja państwowa? Państwowa. No w telewizji sobie wygląda tak jak na stanie wojennym, mógłbym do widzenia. A oni są w swoim stroju narodowym, prawda, z tymi białymi mankietami takimi wysokimi i opowiadają o królu. Ja nie musiałem rozumieć wiele, proszę państwa. Mają jeden program. Prawda, telewizji państwowej. I zastanawiam się, że programy na koniec wieczorem i są na czas jeszcze filmy, głównie filmy indyjskie, ale program generalnie jest poświęcony królowi. Albo królowi poprzedniemu z dynastii, prawda, tej samej, albo jeszcze poprzednim dziadkowi, prawda, albo obecnemu, że ktoś wstał, prawda, król pojechał, król poszedł, król otworzył, król przywitał, król dekorował, król mianował, aż do tego, co robi latem dzieci, jakie potrzeby są, jakie ma zamierzenia, a co robi księżniczka i tak dalej. No więc temu służy telewizja państwowa. Ale to nie wszystko przeznaczy po prostu w Wali. Myśmy tam mieli tutaj przygód, proszę państwa. Myśmy zajechali w jedno miejsce, gdzie dwie godziny wcześniej zginął facet z koparty, bo skala się osłabiła, wpadła na koparę i po prostu go zgniotał w tej kabinie, facet zginął. To tam musieliśmy trochę czekać. Zajechaliśmy też na przykład na miejsce, gdzie musieliśmy czekać, to będzie też taki filmik z tego miejsca, gdzieśmy jako pieści zajechali, a przed nami skala się osunęła i zdrowie zawaliło. Także czekaliśmy, aż przyjdzie kopara, prawda, kopara i to będzie nam widać też tą drogę po prostu osunęli, bo sobie bardzo posłanie jest proste, przyjdzie kopara i spyka to po prostu w dół. Udrożnia drogę i jedzie się dalej. A rzecz taka najbardziej dla mnie chyba stresująca, bo ja nie boję się w takich drogach jeździć, nie mam specjalnie obaw. Zawsze wierzę w tych, co prowadzą, bo oni mają doświadczenie niesamowite w tych takich jeździe. To nie był kłopotny kierowca, ale był bardzo wyśmienity kierowca. Natomiast ta droga, ona obejrzała dolinę. To był taki łuk. I tutaj na tą drogę udrożniona, proszę państwa. My się tu sobie jechaliśmy. I ja filmowałem z drugiej strony, z tej doliny, tutaj sobie filmowałem, proszę państwa, te osuwiska, a potem patrzyła tam, gdzie myśmy byli. I na jej oczach to wszystko pięknie zjechało. To było jakieś 5-6 minut po tym, jak się nie miejscem przyjechał. Także drogi są naprawdę dosyć takie. Te festiwale są fajne rzeczy. Tylko to, że sami mnisi tańczą, prawda? Tam ludzie też, prawda? To cały nastrój, to trąby, bębny, prawda? Dzwonki, to wszystko huczy, buczy, śpiewy i tak dalej. To tańczą wszyscy, to ludzie też przecież tańcują, prawda? Także to naprawdę jest takie dosyć rzecz rozrywkowa. Także dobrze to się prezentuje. Pamiątki? Znaczy pamiątki były dwa rodzaje, proszę państwa, no, od Magnesiku na lodówki, prawda, które są wszędzie. Ja nie wszędzie, tylko w dwóch miejscach. Które są wszędzie na świecie. Które są wszędzie na świecie, proszę państwa. No, które są kluczowe za niewielkie pieniądze, po, proszę państwa, rzeczy na pewno piękne, ale już drogie. Przepiękne tkaniny były, ale ceny miały tak. To wszystko te tanki malowane, prawda, własną ręką, tych technikami. Piękna biżuteria, ale biżuteria wszystko ręcznie robiona.
misterna robota i naprawdę piękna robota, aczkolwiek cena za to jest odpowiednia. No. I dzięki Bogu, że mają dobre ceny, bo ludzie kupują. Ludzie na Amerykanie czy Afryce kupują, też ludzie zachodzą kupują. No i jak tam się żyje.